Księżna Kate uważana jest przez Brytyjczyków za ikonę stylu. Umiejętnie łączy zasadę panujący na królewskim dworze z niedrogimi ubraniami z sieciówek. Zachowuje przy tym klasę. Zawsze dobiera delikatną biżuterię. Na jej palcu można dostrzec zaręczynowy pierścionek, który wcześniej należał do księżnej Diany. I właśnie za biżuterię Kate została skrytykowana. Suzy Menkes oskarżyła żonę Williama o to, że wydaje się obojętna na kolekcję rzadkich i cennych klejnotów, które ma przywilej nosić, i powiedziała, że nie wydaje się być pasjonatem klejnotów, jak jej teściowa Camilla. Księżna Wali jest trochę rozczarowująca, jeśli chodzi o biżuterię. Sprawia wrażenie, jakby zakładała ją tylko wtedy, gdy naprawdę musi. Wyobrażam sobie, jak wygląda pięknie w jednej z tych sukien za kulisami, a potem robi minę. Jakby chciała powiedzieć, czy muszę to nosić. Nie sprawia wrażenia, że uwielbia biżuterię i cieszy się, że ją zakłada. Powodów do takiej krytyki Kate dostarczyła sama. Na ostatnim rozdaniu nagród BAFTA 2023 Kate Middleton pojawiła się w pięknej białej sukni od Aleksandra McQueena, do której dobrała warte zaledwie 25 funtów, czyli około 130 zł, kolczyki. To właśnie dziennikarka w ogóle uznała za zła decyzję. Z taką oceną nie zgadzają się fani księżnej Kate. Po wywiadzie, jakiego Suzy Menkes udzieliła dla brytyjskiego wydania gazety, a w którym padły powyższe słowa, w mediach rozszalała się burza. Obrańcy Kate mają inne zdanie niż redaktorka Voguea. Myślę, że ludzie zapominają, że Kate jest młodą, nowoczesną księżniczką i podobnie ma swój własny styl, który szybko staje się sukcesem projektanta. Piszą fani księżnej. Trzeba wspomnieć, że Suzy Menkes nie jest przeciętną znawczynią mody. W 2014 roku została odznaczona przez królową Elżbietę Orderem Imperium Brytyjskiego za wkład w dziennikarstwo modowe. Zobacz też, księżna Kate i królowa Camilla w wyjątkowy sposób oddały hołd. Wszyscy patrzyli tylko na nie. Księżna Kate wciąż ma pokaleczone dłonie. Plastry skrywają pewną tajemnicę księżna Kate w sukience w kropki. Taką kreację miała już Nicole Kidman. Księżna Kate pokazała, kto tutaj rządzi. Książę William musiał podkulić ogon.